Cześć, zapraszam Was dzisiaj na odcinek o zębach. O problemach z zębami, a właściwie o moim jednym problemem z zębem, który wydarzył się kilka lat temu. Wiem, że wiele z Was na pewno ma podobne sytuacje, wiem, że wiele z Was się zastanawia, co zrobić w takiej sytuacji jak moja, więc ja tutaj wychodzę naprzeciw Waszym oczekiwaniom i opowiem o swojej historii, może akurat uda mi się komuś pomóc, może uda mi się komuś z Was doradzić i może dzięki temu, że ja odważyłam się nagrać ten film, gdzie przygotowałam sobie masę notatek, będzie Wam po prostu łatwiej zdecydować i będziecie wiedzieć, jak rozwiązać ten problem, żeby po prostu być bardziej zadowolonym z tego rozwiązania. Zanim to oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału, kliknijcie sobie dzwoneczek, żeby nie pominąć żadnego mojego filmu, bo wiem, że z tym są zawsze problemy, te filmy po prostu się nie wyświetlają, pomimo że ja je dodaję. I dajcie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten film i zapraszam też do komentowania tego filmu. Oczywiście zostawcie swoje historie, swoje znaki zapytania, może się nad czymś zastanawiać, także pytajcie, ja Wam chętnie odpowiem i chętnie pomogę. Implant zębowy kojarzy się z takim bardzo dużym zabiegiem, bardzo takim rozległym, trudnym, bolesnym i nieprzyjemnym, z wieloma komplikacjami, no i generalnie ze wszystkim złym, najgorszym. Tak w rzeczywistości nie jest, pod warunkiem, że wybierzemy odpowiednie miejsce, gdzie chcemy ten zabieg wykonać. Ale cofnijmy się do tej historii na sam początek. W wieku 15-16 lat chodziłam do dentysty, oczywiście regularnie, wtedy już się mniej bałam i trafiłam na lekarza mężczyznę stosunkowo młodego, u którego leczyłam zęby, nie jednego, a kilka zębów. I jeden z tych zębów, które u niego leczyłam, wymagał leczenia kanałowego po wykonanym przeglądzie. Ja oczywiście wtedy nie miałam zbytnio dużej wiedzy, więc oczywiście zdecydowałam się, w końcu lekarz chce mi pomóc, na pewno chce dla mnie dobrze, więc zdecydowałam się na to leczenie kanałowe. Leczenie zostało przeprowadzone, ząb został wyleczony kanałowo, oczywiście wszystko w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze. Ja wyszłam do domu, wróciłam, ząb służył mi dobrych kilka lat, tak naprawdę 10, 11, 12 może nawet, tak. I 3 lata temu pomyślałam sobie, że no mam takie zęby, które mają dość duże wypełnienia, że może warto byłoby je po prostu wymienić, żeby wyglądały estetyczniej, a uśmiech jest bardzo ważny, zwłaszcza dla kobiety. Już nie mówię tutaj personalnie, że dla mnie, ale generalnie dla kobiety uśmiech jest ważny. Kobieta musi mieć piękny uśmiech, piękne, zdrowe, ładne zęby, niekoniecznie wybielane, po prostu zdrowe. Więc chciałam wymienić to wypełnienie, oczywiście się zdecydowałam u mojego już stomatologa, którego zmieniłam też kilka lat temu i z którego też jestem do tej pory bardzo zadowolona. Przyszedł dzień wizyty, oczywiście wymieniamy to wypełnienie, wyjmujemy całe stare wypełnienie i sprawdzamy, jak wygląda w środku po otworzeniu tego zęba ta gutaperka, która jest w kanałach, którą kanały są wypełnione po leczeniu kanałowym i tak dalej. No i zapadła taka cisza. Ja wiedziałam, że już coś jest nie tak i spojrzałam tylko w lupy mojego lekarza i zobaczyłam tam krew. I wiedziałam, mam jakby wiedzę na ten temat i świadomość i wiem, że podczas wymiany wypełnienia, takiego, które nie wiąże się z odbudową przy dziąśle, tak naprawdę nie ma prawa być krwi, no bo skąd? I kiedy zobaczyłam tę krew w tych lupach, to tak naprawdę już wiedziałam, że to nie wróży zbyt dobrze. To, co usłyszałam na tamten moment, zmieniło przynajmniej jeden dzień mojego życia i ten dzień zamienił się w koszmar. Werdykt, jaki usłyszałam, którego się może nie do końca spodziewałam, brzmiał tak, że tego zęba niestety nie da się, ponieważ lekarz, który leczył go wcześniej, zrobił perforację na wysokości około 4 mm pod dziąsłem, czyli już w korzeniu tak naprawdę. I takie zęby niestety na tamten moment nie były do uratowania i jakby ta personalna sytuacja, która dotyczyła tego konkretnego zęba, no nie dało się tego zęba po prostu uratować, więc ten ząb był do usunięcia. Serce mi stanęło na chwilę i życie się w ogóle zatrzymało i nie wiedziałam, co mam powiedzieć, czy w jedną, czy w drugą, że proszę go ratować za wszelką cenę, chociaż wiedziałam, że się nie da, czy no okej, usuwamy, trudno. To jest taka decyzja, kiedy dotyka nas pierwszy raz, że nie wiemy, jak mamy się dokładnie zachować, ponieważ jest to bardzo duży problem tak naprawdę dla nas. I wtedy też przeszło mi przez głowę, że
Wiem, że niektórzy lekarze podchodzą bardzo nieprofesjonalnie do swojego zawodu i wiem, jak bardzo dużą poprawkę trzeba po prostu na nich brać. I nie chodzi tutaj konkretnie o kategorie i dziedziny tej medycyny. Ogólnie, czasami warto skonsultować jedną rzecz z dwoma różnymi i niezależnymi osobami od siebie. Oczywiście musiałam tego zęba usunąć i zastanowić się, co dalej, czyli jak i jakie wypełnienie w to miejsce po prostu zrobić, żeby było najmniej inwazyjne i żeby oczywiście nie naruszało innych tkanek zębów sąsiednich. Jest tak naprawdę jedno, jedyne rozwiązanie z takiej sytuacji, kiedy brakuje nam jednego zęba pomiędzy naszymi zdrowymi zębami. To jest oczywiście rozwiązanie implantologiczne, czyli wstawienie implantu w to miejsce brakującego zęba. Ten mój wybór, można powiedzieć, był dość prosty. No nie musiałam się tak naprawdę długo zastanawiać. Zawsze wiedziałam, że gdyby coś takiego mi się przytrafiło, to nie będzie po prostu wyjścia i będę musiała wstawić ten implant. Pomijając to, jak duży jest to wydatek i jak duży jest to koszt, to też sam fakt takiego zabiegu był dla mnie przerażający, bo nie miałam pojęcia, jak to wygląda, jak przebiega taki zabieg, czy to boli, a z racji, że mam strach przed białym fartuchem, nie było to łatwe, ale wiedziałam, że muszę to po prostu przejść. Oczywiście sama decyzja wykonania tego zabiegu wiąże się też z tym, że musimy wiedzieć i wybrać lekarza, specjalistę, klinikę, do której udamy się, by wykonać ten zabieg. U mnie ta decyzja też była o tyle łatwa, że ja już wcześniej wiedziałam, gdybym miała taką sytuację, do kogo się zwrócić. Zwróciłam się oczywiście do kliniki Dental Salon, do doktora Radosława Jadacha, który specjalizuje się tak naprawdę w tych zabiegach. Specjalizuje się w implantologii, w zabiegach chirurgicznych wszelkiego rodzaju i uważam do dzisiaj i chyba już na zawsze, że jest to najlepszy specjalista, na jakiego można trafić i do jakiego można się udać. Jest to osoba, która ma dar w rękach. Taki talent, który jest nieopisany i żadna wiedza, żaden czas wykonywania swojego zawodu nie sprawi, że możemy być tak dobrzy jak on. Dla mnie ta osoba nie ma konkurencji, nie ma osoby równej ani lepszej jemu. Jeśli miałabym komukolwiek polecić osobę, do której warto się udać, to byłby właśnie doktor Radek. Jest najlepszy i nieoceniony. Oczywiście umówiłam się na wizytę, zapisałam się na zabieg. Zabieg trwał nawet nie tak długo, około godziny. Nie było to może najprzyjemniejsze, co mnie spotkało, ale też wiedziałam, że dzięki temu, że będę miała ten ząb i że rozwiążę ten problem, to rozwiążę też inne problemy związane później na przykład z brakiem zęba w tym miejscu, ponieważ to zawsze wiąże się raczej z komplikacjami niż z rzeczami dobrymi dla całego zgryzu i uzębienia, więc cieszyłam się, że już jest po, że już jestem zaimplantowana, że już nie będzie żadnych problemów. No i bałam się, wiadomo, że się bałam tego, jak to będzie później, jak to będzie w ogóle wyglądało, jak się będę czuła, no wiecie, czy będzie bolało bardzo i tak dalej, bo to tam się składa z kilku etapów, ale już może nie nawiązując do tego, jakie są etapy chirurgiczne i protetyczne samego wstawienia tego implantu, to nie jest tylko jedna wizyta, a kilka wizyt, to jakby trzeba mieć na uwadze. Natomiast implant mam do dzisiaj, mam go już trzeci rok tak naprawdę w mojej jamie ustnej, nie ma z nim absolutnie żadnych problemów, on mi nie dokucza, to mnie nie boli, nie wchodzi mi tam jedzenie. Wszystko jest zrobione szczelnie, dokładnie, profesjonalnie przede wszystkim i naprawdę jestem zachwycona i wiem, że nie mogłam trafić lepiej. Wiem też, że wiele osób, które przechodziły przez taki zabieg, borykają się z różnymi problemami, od wchodzącego jedzenia pomiędzy ten implant a ząb, od zbyt dużych szczelin, od złego zaimplantowania, ogólnie tych powikłań i rzeczy, które mogą przytrafić się źle, jest tak dużo, że ciężko byłoby mi je teraz wszystkie nadmienić. Natomiast u mnie jest wszystko jak najbardziej w porządku. Jestem szczęśliwa, że się zdecydowałam. Szczęśliwa jestem, że zrobiła to ta, a nie inna osoba i wiem, że cieszyć się będę tym implantem jeszcze przez wiele, wiele lat i nawet mogę się pokusić i nie boję się tego powiedzieć, że wiem, że posłuży mi dłużej niż normalnie służy implant. Bo implant to też nie jest taki twór, który jest do końca życia, ponieważ na to składa się wiele różnych oczywiście czynników, włącznie z tym, że jest to twór mimo wszystko obcy i kość, która trzyma ten implant, zachowuje się różnie, inaczej, u każdej osoby też
inaczej. Natomiast ja wiem, że ten zabieg i ta praca będzie służyła mi dłużej niż myślę. Także jestem przewdzięczna, przeszczęśliwa i cieszę się, że zdecydowałam się na to. A z drugiej strony jestem bardzo zła, że lekarz, który robił mi to leczenie kanałowe, który tak naprawdę doprowadził do tego, że ja musiałam mieć wszczepiony ten implant, w ogóle nie poniósł żadnej odpowiedzialności za to, ponieważ to byłoby zbyt trudne, to trwałoby zbyt długo, już nie chciałam się w to bawić prawnie, aczkolwiek byłoby to oczywiście do udowodnienia, tylko też okłamał mnie, zrobił perforację i mi o tym po prostu nie powiedział, jakby zataił przede mną swój błąd. I teraz ja, dzieląc się z Wami tym, że lekarze często zacierają swoje błędy, często o czymś nie mówią Wam, licząc oczywiście i czekając na to, aż nie wrócicie i nie będą musieli tego naprawiać, bądź nie pójdziecie gdziekolwiek indziej i ktoś inny nie będzie musiał tego naprawiać, to jest trochę żenujące, bo idąc do lekarza, my mamy takie poczucie i chcemy czuć się bezpiecznie i chcemy, żeby ten lekarz, do którego się udamy, był osobą odpowiednią i żeby był to dobry wybór. Dlatego ja Was ostrzegam i ja już nauczona tym doświadczeniem wiem, że jeśli tylko jest jakikolwiek trudniejszy przypadek, należy skonsultować to z więcej niż jednym specjalistą. Nawet jeżeli wszyscy dookoła mówią Wam, że on jest najlepszy. Oczywiście, jeżeli jest to osoba zaufana i wiecie, że ona na pewno nie ściemnia i że na pewno to jest osoba dobra, do której poszła, to też tak zróbcie. Natomiast często warto trudne przypadki tak ogólnie konsultować z innymi jeszcze osobami, nie tylko z jedną, tylko jeszcze z innymi. Posłuchać opinii, niekoniecznie oceniać, niekoniecznie się kierować, ale wysłuchać, żeby wiedzieć, co inni też mają na ten temat do powiedzenia, bo może ktoś ma jeszcze inne rozwiązanie. Czasami dana sytuacja to nie jest koniec świata i można znaleźć jakieś wyjście, że ja Was zachęcam do tego, żebyście robili wszystko uważnie i rozważnie. Czasami warto jest poświęcić czas i wydać jakieś drobne pieniądze na kolejną wizytę, niż później żałować i zastanawiać się, a co by było, gdyby było inaczej. No, także podzieliłam się z Wami moją, w sumie to traumą. Nigdy dotąd nie myślałam, że nagram ten odcinek, ale pomyślałam, że to może wielu osobom pomóc i może wielu osobom też rozjaśnić, że to nie jest takie straszne i że można to zrobić dobrze, tylko trzeba po prostu udać się w odpowiednie miejsce. Także gdybyście mieli jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, ja na wszystko odpowiem. Zawsze jestem bardzo otwarta i zawsze chętna tutaj do pomocy dla Was. Także piszcie, mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się, cześć!